Słucham pana. Dziękuję, czekam na tatusia. Semil en vin blanc, superieur, Gautier Freres. Tak jest. Tak jest. I słucham pana, proszę, służę uprzejmie. Słucham panią. Proszę pana, czy mówi mi pan coś dobrego? Proszę pani, jest świetny beszczyczek tatarski. Jakąś zupkę? Nie, nie, dziękuję bardzo. Proszę dziękuję. Łaskawie wybrać. No co? Zamknięcie sezonu. Zjemy coś dobrego. Zakąski. Zupy? Ja nie będę jadł zupy, nie zakąsy. A co myślisz o kaczce? Wódeczka? Piwko. Z kaczuszki. Nóżka czy pierś? Co panowie zadysponują? Ja wolę nogę. To dla mnie to drugie. Deser obmyślimy. Bilety załatwiłem. Mamy pociąg bardzo wcześnie, o 6. Ciekaw jestem, kto to wstanie. Ja tatę obudzę. Opowiem tatusiowi dowcip. Dwóch Szkotów założyło się, który z nich dłużej wytrzyma pod wodą. Jak weszli, to do tej pory żaden z nich nie wyszedł. No i co? To już koniec. Naprawdę? Przepraszam. Służę. Smacznie. Pokroić ci? Nie, dziękuję. Weź rękę. Drób można. Ja też bym to zrobił, tylko jestem w nieco innej sytuacji. Ta pani, która się do nas tak ładnie uśmiechnęła, byłaby trochę zdziwiona. Podoba ci się? Taka sobie.
tam ma? Trzeba duży kamień uwiązać i wrzucić go do wody. Papierosów nie masz? Ja nie palę. Ej, to źle, że nie palisz. Nic z ciebie nie wyrośnie. Dlaczego? A chcesz go od śmierci wybawić, to kup. Ja nie mam pieniędzy. A nie kłamiesz, co? Ile pan chce? 20 złotych. Tyle nie mam. Aj, to tanio. Pieniądze na wartości tracą, a kod nigdy. No i poszukaj tylko dobrze i... No. No i... 8 złotych. 8? No, to daj te 8. O, i ten ołóweczek. Oj, trzeba wielki kamień uwiązać. Reszta na śniadanie. Romek, tego kotka to musimy tu zostawić. W domu myszy nie ma. Ty idziesz do szkoły, ja do zespołu, a mama nie ma czasu się nim zająć. Co taki mały kotek w hotelu będzie robił sam? Ale nie w hotelu. Dam parę złotych sprzątaczce na mleko, no to się nim zaopiekuje. Tak, zaopiekuje. Duży kamień i do wody. O Boże. No już dobrze, dobrze, pojedziemy z kotkiem. Tylko śpi już teraz. Kto tam? Alfred, świetnie, żeś przyszedł. Dzień dobry. Ty znasz lepiej gust Henryka niż ja. Wyrzuciłam ten perkalik w kwiatki i kupiłam coś takiego. Z duchem czasu. Jak sądzisz, będzie mu się to podobało? Podoba ci się? No. Tak, owszem. Nareszcie już dzisiaj wracają. Wyobraź sobie, że stęskniłam się za nim. Zrobić ci kawę czy herbatę? Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z tego, że siedzisz na miejscu głowy rodziny. Z chwilą, kiedy Henryk zasiada w tym fotelu, jest nieomylny. W ogóle nie słuchasz tego, co do ciebie mówi. Napijesz się kawy? Ja, Lucynko, już pójdę. Oj, usiądź i powiedz, z czym do mnie przyszedłeś. A możeś ty się w ogóle zakochał? Zaczynam cię podejrzewać o jakieś romantyczne historie. Słuchaj. Przyszło pismo z prokuratury, z Warszawy, żeby Henryka zawiesić w czynnościach. Słucham?
Henryk jest podejrzany o współpracę. Henryk wróci dziś wieczorem, to się rozmówicie. Lucyna, ty nie rozumiesz, co ja mówię. Henryk jest podejrzany o współpracę z gestapo. Henryk? Lucyno, ja nic nie wiem oficjalnie. Pomyślałem sobie, że będzie lepiej, jeśli on to usłyszy z twoich ust. To jest prowokacja. To jest na pewno niemożliwe. Co to wszystko rozumiał, co do niego mówiłem. W klatce żeśmy go nie trzymali. Mogę powiedzieć, miał całkowitą swobodę. Do żony zawsze co rano przyleciał, budził po świecie. Mówić tylko prawdę. Pytanie pierwsze. Kim chciałbyś być, gdybyś nie był sobą? Najlepiej być sobą. Co najbardziej cenisz u kobiety? Kobiecość. Ja nie wiem. W jakim kraju chciałbyś żyć, gdybyś nie żył w Polsce? Nie wyobrażam sobie życia w innym kraju. Ja w Islandii. Czym się najbardziej brzydzisz? Kłamstwem. Ja też. Twój ulubiony kwiat? Róża. A mój kaktus? Kim się kochasz potajemnie? Naszej mamie. Ja też. Jaką cechę charakteru cenisz najbardziej u mężczyzny? Lojalność. Odwagę. Co to jest lojalność? Być lojalnym to znaczy być w porządku wobec innych. Nie kopiesz dołków pod drugimi, no i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry. Proszę okazać bilety do kontroli. O której będziemy na miejscu? W tej chwili panu powiem. Wszystko dla ciebie. Co ty mówisz? A to są prawdziwe bursztyny. Tylko tak wyglądają jak kamyczki. Można sprawdzić. Podoba ci się? Bardzo. Może stać u mnie albo ojca, ale to jest twój. Kupiłem ci też kotka, żeśmy go zostawili. Ale ludzie się nim opiekują. Wyrosłeś, opaliłeś się. Przybyło mi 3 kilo. Wszystko poszło w muskuły. Zjedz jabłko. Zosia? Dzień dobry. Nie ma Alfreda? Gdzie jest? Nie wiesz. No, my wyglądamy jak młode bogi. Bogowie. Gdzie tam? Romek mnie pilnował, a ja jego. Kociak? Nie, zwykły kotek. To uściskaj Alfreda. Może zadzwoni, jak przyjdzie. Będę jutro w zespole, tak. Pa. Pa, Zosiu.
Taki właśnie powinien być fotel. Człowiek w takim fotelu wygląda jednak zupełnie inaczej niż na przykład człowiek siedzący na podłodze. A jak wygląda człowiek siedzący na tapczanie? O, owszem, owszem. Co się należy wzorowemu ojcu za opiekę nad synem, za mieszkanie, ubranie, wikt, opierunek i tak dalej, Premia? Powiem tacie dowcip. Ten o szkotach? Nie, drugi. Kto to jest? Murzynek, który zjadł mamę i tatę. Ludożerca. Sierota. Niezłe. To ma dalszy ciąg. Kto to jest? Murzynek, który zjadł mamę, tatę, babcię i dziadka. Oj, oj, no. Łakomczuk. Ho, ho, ho. O, Czerninka, to coś dla mnie. To lubię, rzekłem to lubię. Dziękuję. Ale zdaje się, że czegoś jej brakuje. Ale czego jej brakuje? Brakuje. Brakuje. Już wiem, czego jej brakuje. Brakuje jej cytrynki albo kwasku cytrynowego, troszeczkę cukru, no i paru innych przypraw. Można by jeszcze dodać, ale już tego jedynego, specyficznego smaczku nie osiągniemy. No nie, to nie jest powód do zmartwienia. Ona się naprawdę przejęła moją gadaniną. Kochanie, przysięgam ci, że przez wszystkie lata naszego małżeństwa nie jadłem pyszniejszej zupy. Jeżeli się natychmiast nie rozchmurzysz, zjem wszystką czerninę, jaka tutaj jest na stole. No? Co za znakomita zupa. Naprawdę dobra. No, nareszcie uśmiechnęłaś się. Czy mogę wobec tego nie zjeść tej najlepszej zup? Instynkt mówi mi, że na drugie będzie coś specjalnego. Zdaje się, że mama przygotowała jakąś niespodziankę. Wiesz... Tam nad morzem myślałem, że nie powinniśmy się nigdy rozstawać. Nawet na krótko. Nie chciałem ci dokuczyć przy obiedzie. Było mi bardzo przykro. O czym ty mówisz? Alfred powiedział mi, że jesteś podejrzany o współpracę z Gestapo. Co? Czy to prawda? Co ty chcesz ode mnie? Powiedz, czy to prawda.
Przecież ja nie mogę czekać. Cóż ja wam powiem? Zostaliście zawieszeni w czynnościach. Nie wolno wam wykonywać zawodu aż do chwili zakończenia śledztwa. Mówię wam o rzeczach, o których wiecie równie dobrze jak ja. Nikomu w los z głowy nie spadł z mojej winy. Owszem, zgodziłem się na współpracę, ale to był podstęp. Tylko dlatego, aby im uciec. To ja ich oszukałem. Nie wiem, kto kogo oszukał. Słuchajcie, ja wpadłem przez jednego starego, który mi przynosił tajne gazetki. Wcale go o to nie prosiłem. Ja mu później uratowałem życie. Kiedy się zgodziłem na współpracę, to przecież, żeby ich zwieść, musiałem im dać jakąś wiadomość. Podałem im nazwisko człowieka, którego przedtem uprzedziłem, że może po niego przyjść gestapo. Wiem, że uciekł i nie dostali go. A co miałem robić? Miałem 20 lat. Miałem dziewczynę, byłem zakochany. Jestem przekonany, że miałem rację tak postępując. Podejdźmy do tej sprawy obiektywnie. Uratował się młody chłopak, z którego świat i ludzie mają pożytek. O jedną niepotrzebną śmierć mniej. To nie było takie proste. Gestapo to nie była dziecinna organizacja. No a co, miałem iść do ziemi? Uratowałem swoje życie, ale cudzego życia nikomu nie odebrałem. Adwokatem może być tylko człowiek o nieposzlakowanej przeszłości. Niechżeż pan mnie zrozumie. To ja ich oszukałem. Puściłem gestapo na fałszywy trop. Mogłem się bronić tylko podstępem. Ratowałem życie. No jeżeli się można było uratować! Ciszej. A co ja mam teraz robić? Pan sobie pójdzie na obiad, na brycza, a ja mam zabić żonę i dziecko. Powiesić się! I pan dzisiaj zje obiad. Wybawicielu, gdzie pan był? Jak ślicznie opalony. A ja tonę, tonę. Woda mi podchodzi do ust. Widzę, że pan mecenas zmęczony. Podwiozę. Na obiadek? Po co ja się z nią żeniłem? Pytam się wszystkich i nikt nie może dać mi odpowiedzi. Nic się nie układa między nami, ani ciało, ani duch. My sobie nie mamy nic do powiedzenia. Jak długo tak można? Musi pan sobie znaleźć innego adwokata. Dlaczego? Ja wyjeżdżam. Panie mecenasie, o co chodzi? Przecież pieniądze nie grają roli. Do widzenia. Wspaniale wyglądasz. Alfred w domu? Mów ciszej. Mama przed chwilą zasnęła, całą noc bolała ją głowa. Jest Alfred? Wyszedł, nie wiem dokąd. Umówiliśmy się. Przepraszam cię na chwilę. Muszę zajrzeć do mamy. Zdaje się, że wołała.
panie, ale wyglądasz po tym urlopie. Jakbyś wyszczuplał. Pić mi się chce. O, przepraszam bardzo, zupełnie zapomniałam. Opowiadam o głupstwach, a tobie się pić chce. Czego się napijesz? Szklankę wody. Może sodową? Dobrze, sodową. Chcesz ze sokiem? A co chciałeś od Alfreda? Nic ważnego. Powiedz, powtórzę mu. Nie wiadomo, kiedy wróci. Dlaczego nie pijesz? A jak się czuje Lucynka? Jak się czuje Lucynka? Na pewno znajdę tego człowieka. Minęło 20 lat, ale ja go poznam. Uprzedziłeś go o przyjeździe? Nie. Wrócę za 2-3 dni najdalej. Gdyby się coś zmieniło, zadzwonię. Pamiętaj. Wszystko będzie dobrze.
Dzień dobry. Czy tu mieszka pan Górka? Nie ma w domu? Jestem kolegą pana Józefa. Niech pan zostawi rachunek na stole. Jak córka wróci, to zapłaci. Pytam o pani męża. Czy pani mąż jest w domu, pan Józef? Pani mnie nie słyszy? To duży rachunek w tym miesiącu? Tu nie o rachunek chodzi. Ja się pytam o pani męża. Gdzie on jest? O! Chciałbym się z nim zobaczyć. On nie żyje. Jak to nie żyje? Co pani opowiada? Ja nie jestem z elektrowni. Jestem przyjacielem pani męża. Uratowałem mu życie. Ale on umarł. Zaraz. Porozmawiajmy spokojnie. Proszę. Niech pan siada. To pan nie z elektrowni? Z jakiej tam elektrowni? Pani mnie nie pamięta? A niech mi się pani dobrze przyjrzy. Nic dziwnego. Widzieliśmy się raz tylko przed 20 laty. No to co było z mężem? A w ostatnich latach opadł z ciała, sił, a potem to okropnie spuchł. No i? Umarł. No to co, nie leczył się? Doktora nie było? Doktorów to on się tam nie słuchał. Kiedy umarł? W sierpniu 52 roku. Ale wtedy, w czerwcu, uciekł z domu, jak go uprzedziłem, co? No niechże pani coś powie. Nie wiem. A nie opowiadał pani, że go latem 42 roku uprzedziłem, że mogą po niego przyjść? On mnie nic nie opowiadał. Jak to nie opowiadał? Nie opowiadał, że mu życie uratowałem. Ja mam teraz sprawę u prokuratora. Zrobili ze mnie konfidenta gestapo. Ja ich oszukałem. To był mój jedyny świadek. Ja go spod ziemi dostanę, a on na sprawie musi stanąć. Ale jakieś listy? Dokumenty po mężu zostały. Listy są w komodzie, w szufladzie. Niech pani posłucha. Mąż musiał powiedzieć, że ja jego uprzedziłem, gdy go miało gestapo aresztować. Ja podpisałem takie pismo. Nabrałem Niemców, rozumie pani? Powiedziałem im, że będę im donosił. Wypuścili mnie, ale ja męża uprzedziłem, a sam uciekłem. Musi pani to powtórzyć o mnie i o mężu w sądzie. Ja nic nie wiem. Ja jestem chora. Proszę pani. Chodzi o to, aby pani w sądzie jako świadek złożyła zeznanie. To, co pani mąż opowiadał o mnie, jak mu życie uratowałem. No bo przecież musiał opowiadać, prawda? No więc na pytanie odpowie pani, że w czerwcu 1942 roku uprzedzony został, to znaczy mąż pani Józef, przeze mnie, że ma po niego przyjść niemiecka policja, gestapo. No i gestapo przyszło, jak pani wie. Tak, przyszło. I męża nie było. Nie było. A widzi pani,
czyli uprzedzony przeze mnie, uciekł z domu i uratował swoje życie. Ja pani chcę tylko przypomnieć. No niech pani teraz powtórzy. No. Co pani tak patrzy? Ale on mi nic nie mówił. O czym nie mówił? Że mu pan życie uratował. Jak to nie mówił? Musiał mówić! Do widzenia, pani. Zaraz, chwileczkę, proszę pana. Kto pan jest? Krysiu, ten pan to kolega ojca z okupacji. Pan był przyjacielem ojca? Nie byłem przyjacielem. Los nas zetknął po prostu, to wszystko. Do widzenia. Ale proszę pana. Dobry wieczór. Wieczór. Co dziś duszno. Może by otworzyć okno, co? Można. Panie, zostaw pan to okno. Niech pan zamknie okno, bo na mnie wieje. Pytałem i tamten pan się zgodził. Więc większość decyduje, żeby okno było otwarte. Panie, niech pan zamknie okno, bo ja jestem przeziębiony. A jak panu tak duszno, to trzeba było wziąć osobny pokój. Chciałem, ale nie było. Okno. Ludzie historię robią. Pozwól pan, Kasperski. A ja nie takie rzeczy mam na głowie. Jak kto nie ma innych zmartwień, to będzie panu historię z oknem robił. Ja tu przyjechałem, wie pan, z taką sprawą, że tylko płak... Nie palę, wolę coś słodkiego. O, tu! Cała ta sprawa, cała ta ludzka dola. Jak mi w ministerstwie pieczątki nie przyłożą, to nie wracam do zakładu. Wie pan, ludzi mam niezwyczajnych. Kierownikiem jestem. Ale jakim tam kierownikiem? W spółdzielni inwalidów. W spółdzielni, gdzie różni inwalidzi są zatrudnieni. Niewidomi, kalecy, inni. Pan, to nie jest zwyczajny zakład, gdzie zdrowi ludzie pracują. Inwalidzi to ludzie nerwowi, poszkodowani. No im się należy. Jak mi pieczątki nie przystawią, to nie wracam. Stanę przed nimi i co im powiem? Że surowca nie ma, a oni zarobić muszą. Wie pan,
mówiąc tu tak między nami, to oni zasłużyli na lepsze życie jak my. No, ale trzeba iść spać. Można zgasić? Karbowski, Adam, kom. Zowiński, Spikniew. Urbaniak, Józef. Lucynko, czy to ty? Dobry wieczór. A co masz taki zachrypnięty głos? Obudziłem cię, strasznie cię przepraszam. U mnie w porządku. Zatrzymałem się w Polonii, naprzeciwko dworca. Nie, jutro nie wrócę. Jakieś 2-3 dni. Tak, załatwiłem, w porządku. Był ktoś u nas? Nie. Śpicie spokojnie. Ucały Romka. Thank you.
kierunek w lewo. W gablotach oraz na planszach znajdują się dokumenty i zdjęcia mówiące o zbrodniach, jakie popełnili hitlerowcy na naszej ziemi. W gablotach znajdują się również pamiątki po zamordowanych więźniach oraz narzędzia tortur, którymi posługiwali się oprawcy z obozów zagłady. Proszę, przejdziemy teraz do następnej sali, która obrazuje walkę narodu polskiego z okupantem Halo, halo, Henry, co ty tu robisz? Człowieku, nic się nie zmieniłeś. Jak to nie poznajesz mnie? Globus. Bardzo mi przykro. No przecież pan jest Henryk Głuchowski z Piotrkowa. Chodziliśmy razem do gimnazjum. Żaluję, ale nigdy nie byłem w tej miejscowości. Nie. No to niemożliwe. Nie, to doprawdy niemożliwe. Pan pozwoli, że się przedstawię. Kamiński. Dawski. Przepraszam.
wagon. Era rakiet kosmicznych obiegających Ziemię w 1,5 godziny. Zdalnie sterowane pociski. Potężne odrzutowce szybsze od dźwięku tankowane podczas lotu. Zdjęcia ze Skopje zrobione w kilka godzin po straszliwym trzęsieniu ziemi. Stolica Macedonii liczyła 200 tysięcy mieszkańców. Wstrząs trwał 20 sekund. 3/4 miasta runęło. Był świt. Tam. Chciałam posprzątać. Jestem zajęty, proszę później przyjść. Hiermit erkläre ich mich der Sicherheitspolizei gegenüber zur Mitarbeit in politischen Angelegenheiten bereit. Ich verpflichte mich, alle politischen und militärischen Nachrichten ausschließlich an die mir vorgeschriebene Dienststelle der Sicherheitspolizei anzugeben. Jede politische Zusammenarbeit mit einer anderen Stelle ist auf das Strengste untersagt. Über alle Angelegenheiten, die mir bei der Zusammenarbeit mit der Sicherheitspolizei bekannt werden, habe ich strengste Stillschweigen zu bewahren, auch dann, wenn ich nicht mehr im Dienste der Sicherheitspolizei stehe. Ich bin informiert worden, dass ich mich nach den mir gegebenen Anweisungen zu richten habe, andernfalls mit den schärfsten sicherheitspolizeilichen Maßnahmen gegen mich rechnen muss.
Co ty tu robisz? Przyjechałam do ciebie. Okropną miałam podróż. Dwie przesiadki. Proszę, siadaj. Myślałam, że już nigdy nie dojadę. Nie uprzedziłaś, niespodziankę zrobiłaś, a ja się nie ogoliłem. Dlaczego nie wróciłeś? Byłam niespokojna o ciebie. Nie mądra jesteś. Musiałem jeszcze zostać, bo są pewne formalności. W zasadzie wszystko się wyjaśniło. Zmęczona pewna jest. Kiedy przyjechałaś? Nie, nie jestem zmęczona. Znalazłeś tego człowieka? Kogo? Tego, którego ostrzegłeś. Śmieszna historia. Dobra, siadaj. On umarł. Została po nim wdowa. Stara kobieta, przykrucha, kiepsko słyszy. Zabawna historia. Myślała, że chce jej odciąć światło. Wiesz, on umarł zaraz po wojnie. Jak to umarł? No umarł on. Zaniedbali chorobę, coś tam się przyplątało. A mniejsza z tym. W gruncie rzeczy ona złożyła wobec mnie pewne oświadczenie. To będzie można wykorzystać. No i co teraz będzie? To są drobiazgi. Tego rodzaju sprawy, jak moja, ulegają teraz w zasadzie przedawnieniu. Nie napijesz się herbatki. Słuchaj, a jak było w prokuraturze? Owszem, byłem w prokuraturze. Trzeba czekać. Muszę ci zresztą powiedzieć, że ja tu odetchnąłem. Wiesz, to jest inny świat, no inni ludzie. Ja dużo chodziłem po mieście, byłem w teatrze, byłem w kinie. Egzotyka, ludzie jakby z epoki jaskiniowej. Nie widzieli białego człowieka, no. My tu w Europie mamy swoje małe sprawy, a tam dżungla, krokodyle. No, słuchaj, musisz przecież coś zjeść. Powiem ci, na czym ten cały problem polega. Zmiana perspektywy. To ilu może liczyć mieszkańców naszego mieścina? 30 tysięcy. Delikatesy, jedno kino, dwa kościoły. Wszyscy się znają. A tu świat żyje swoimi problemami. Tu wystrzeli na przykład rakietę w kierunku Marsa. Trzęsienia ziemi, powodzie, katastrofy lotnicze. Całe miasto wali się w ciągu 10 sekund. To jest katastrofa, to jest nieszczęście. No tylko my się własnymi rękami grzebiemy. Znajomi i przyjaciele po prostu z nudów pchają nas w przepaść. A tu miliony ludzi, nikt nikogo nie zna. Rzuć to wszystko. Zobaczysz, przyjedziesz, no odżyjesz. Ja już jestem innym człowiekiem. To Romek sam został w domu? Kazał cię ucałować. Uważam, że zrobiłem słusznie. Zresztą mówiąc między nami, nie ja te wojny wywołałem. Nikt przeze mnie życia nie stracił. A ja swoje uratowałem. To jest tylko sprawa formalna. Gdybym wtedy nie podpisał, zginąłbym. Kto by na tym skorzystał? Ja bym gnił od 20 lat. Tak, może powinniśmy się wyprowadzić. Ale teraz wrócimy do domu. Wszystko już załatwiłeś? Nie, jeszcze nie mogę. Jeśli mnie tu na miejscu nie będzie, to... Patrz. Spójrz, pełno telefonów. Raczej wracaj sama, ja jutro, albo może nawet następnym pociągiem po tobie. To są takie drobiazgi, że nie musisz tu siedzieć. Zresztą jest poczta, telefon, jeśli sprawy tego będą wymagały, wrócisz tu jeszcze raz. Nie chcę siedzieć sama w pustym mieszkaniu.
Nie martw się. Lucynko, gdzie jest Romek? Gdzie jest Romek? Wysłałam go do matki. Zadecydowałam, żeby teraz, dopóki się to wszystko nie wyjaśni, był poza domem. Ale o co chodzi? Mówią o twojej sprawie w mieście. To się jakoś doniosło do szkoły. Wrócił kiedyś spłakany, prawie nieprzytomny. Pobił się z jakimś chłopcem. Tamten rzucił na ciebie oszczerstwo. Nazwał cię szpiclem. Romek stanął w twojej obronie, ktoś go uderzył w twarz. Kiedy wrócił do domu, był prawie nieprzytomny. Nie mówił do mnie. W nocy usłyszałam, że płacze. Uderzył go w twarz? Jak to płakał? Sam leżał w pokoju i płakał? Bez porozumienia ze mną nie wolno ci go było z domu wysyłać. Ja odpowiadam za wychowanie mojego dziecka. Ja! Jak to? Ja mam oddać mojego syna? A z czym ja zostanę? Z tymi meblami? Z tą kupą idiotów w tym miasteczku, z książeczką oszczędnościową? Niech się to wszystko zawali. Ja nie pozwolę sobie syna odebrać. Co za podłość. Jak oni mogli? Pojadę mu to wszystko wytłumaczyć. Ja nie muszę nic przed swoim synem ukrywać. Powiem mu. Co ty mu powiesz? Przepraszam pana.
Chciałem z panem porozmawiać. Słucham pana. Jeden z chłopców pobił mojego syna. Romek pierwszy raz przyszedł ze szkoły w takim stanie do domu. Wiem, że pańska żona załatwiała u kierownika przeniesienie chłopca do innej szkoły. Pan naprawdę nie wie, o co oni się pobili? Nie chcieli mi powiedzieć. Bardzo Romka lubiłem. Mój syn mnie bronił. Bronił mojego honoru. Ja ludziom, którzy mnie rozsiewają, te plotki nie daruję. Żona odebrała syna bez porozumienia ze mną. Ja będę się starał, żeby on do szkoły wrócił. Chodzi o to, że dziecko nie może odpowiadać za winy rodziców. Co ja mogę dla pana zrobić? To jest ten chłopiec. Ten, który biegnie z piłką. Może będzie lepiej, jeśli pan sam z nim porozmawia. No dobrze, ale przecież ta wdowa może złożyć zeznanie. To chora osoba. Ludzi nie poznaje. Nigdy o tym z mężem nie rozmawiała. Umarł, nic jej nie powiedział, że mu uratowałem życie. Myśmy tu zebrali w zespole trochę opinii o tobie, o twojej pracy. To powinno mieć wpływ na przebieg sprawy. Nie mogę sobie z tym dać rady. Mały wyjechał z domu. Wywieźli. Żebym go nie zaraził. Daj spokój. On już dawno o wszystkim zapomniał. Zadzwoń wieczorem. Luzynko, a album ze znaczkami zapakowałaś? Zapomniałam. A? Widzisz. Miałaś rację, że wysłałaś Romka. Lepiej, że go nie ma w domu. Dzieci w tym wieku szybko o wszystkim zapominają. Tam sobie znajdzie nowych kolegów. Będzie. A może się wybierzemy do niego? I mama by się ucieszyła. Mam trochę różnych spraw. Muszę przypilnować Warszawy. W każdej chwili może być coś nowego. Ale ty jedź. A, nie zapomnij matce powiedzieć. Niech on tam się zapisze do jakiegoś koła. Do harcerstwa. Niech będzie z kolegami. Ja też przyjadę później. Co ja ci chciałem powiedzieć? No nic.
uderzyli w twarz. Obrazili, a ja nie mogę cię bronić. Bałem się. Wychodzisz? Tak. Idę się przejść. Ale wracaj prędko, bo już późno. Dobrze. Gegenüber zur Mitarbeit in politischen Angelegenheiten bereit. Ich verpflichte mich, alle politischen und militärischen Nachrichten ausschließlich an die mir vorgeschriebene Dienststelle der Sicherheitspolizei anzugeben. Jede politische Zusammenarbeit mit einer anderen Stelle ist auf das Strengste untersagt. Über alle Angelegenheiten, die mir bei der Zusammenarbeit mit der Sicherheitspolizei bekannt werden, habe ich strengste Stillschweigen zu bewahren, auch dann, wenn ich nicht mehr im Dienste der Sicherheitspolizei stehe. Ich bin informiert worden, dass ich mich nach den mir gegebenen Anweisungen zu richten habe, andernfalls mit den schärfsten sicherheitspolizeilichen Maßnahmen.